Cześć wszystkim, moi drodzy. Dzisiaj tematem przewodnim będzie cukier, który został wyprodukowany specjalnie dla naszego kanału z podpisem nawet bardzo tutaj osobliwym i cudownym. Ale dlaczego dzisiaj ten właśnie cukier jest tematem przewodnim? Bo każdego dnia, jak tak sobie patrzę i obserwuję ludzi, to większość z nas lubi sobie coś przekąsić. Czy to słodkiego do kawy, czy przed kawą, czy po obiadku. No, kto z nas tego nie lubi? Ale czy zastanawialiście się, ile tego cukru jest w cudzysłowie jednym malutkim Snickersie? No właśnie, ja się też nad tym nie zastanawiałem, po prostu pochłaniałem, czerpałem energię, a dzisiaj pokażę wam, troszeczkę was uświadomię, ile tego cukru przyjmujemy na taką krótką, małą chwilę rozkoszy. Jeżeli jesteście, moi kochani, zainteresowani tym materiałem, to wrzućcie łapkę w górę, subskrypcję, wpadnijcie na Face'a i na Instagrama. Ja lecę po słodycze, bo cukier już mam i zaczynamy. To są właśnie te słodycze, które ja tutaj sobie kupiłem. Mamy jakieś cukierki, mamy jakiegoś Lubisia, mamy Principolo, mamy Hity, mamy ciastka, mamy żelki, mamy dosłownie wszystko, wraz nawet z czekoladką. To teraz ja ustawiam pierwszy produkt i zobaczymy, ile cukru będzie w nim. Przede wszystkim kostek, bo jedna kostka cukru to 3 gramy cukru. Ok? No to co? Zaczynamy od pierwszego produktu. Już teraz. Czyli co? Zaczynamy od pierwszego produktu. Będzie to baton Mars. Ale zanim przejdziemy do batona, to pomyślałem sobie, że mogę zasypać was jakąś ciekawostką. I uważajcie, że na przykład amatorzy, konstruktorzy, żeby napędzić swoje rakiety, to używają podstawowego składnika swych paliw, a jest to cukier. Wyobrażacie sobie? Zaskakujące, prawda? Dobrze powiedziałem? Tak. Dobrze. No dobra, to okej, to w takim razie, jeżeli dobrze powiedziałem, bo to było ciężkie do zapamiętania, to przenieśmy się do Marsa, gdzie właśnie ci konstruktorzy chcą dolecieć. I moi kochani, on waży 51 gramów, więc 32 gramy to jest sam cukier. I teraz te 32 dzielimy na 3, bo jedna kostka to 3 gramy cukru. I to wychodzi, że tych kostek jest 10,5, więc zaokrąglamy do 11, więc 11 kostek układa. I moi drodzy, w małym batonie Marsie, dosłownie w 51 gramach tego smakołyku, 11 kostek cukru. Zobaczcie, jak to daje do zrozumienia. Jest świetne chińskie przysłowie, które muszę wam zacytować. Muszę się pochwalić. Jeden obraz jest więcej warty niż 1000 słów. Prawda? Co ja z tego bym powiedział wam, że jest dużo? To daje nam do myślenia. Był Mars, no to musi być jakiś jego konkurent i rywal. I myślę, że dobrym jego tutaj adwersarzem będzie 3 bit. I teraz, moi kochani, ile tego cukru w tymże batonie jest? Już sprawdzamy. W 100 gramach, o, równo połowa, 50 gramów to jest cukier, ale ten batonik zawiera 46 gramów, więc musimy to szybko obliczyć i to będzie 23,6, nie 6. Nic, dobrze, okej. To w takim razie będzie 7,6 kostki cukru, więc to jest 8 kostek cukru. Dobrze, dobrze. Dobra, to co? No to w takim razie układamy to, co powiedziałem przed chwilą. Dosłownie 1:1 wymierzone, aby cukru było tyle samo, co długość batonu. Ale jeszcze ułożę piramidkę, tak jak w przypadku Marsa. Ale chyba tam to dawało nam jeszcze bardziej do zrozumienia. Dobra, idźmy z kolejnym produktem. Te właśnie ciasteczka, no i ile mamy tego cukru? No 100 gramów mamy węglowodany, w tym cukry 33 gramy, więc ja teraz sobie szybko w mojej głowie przeliczam, że to będzie 26 gramów cukru i to dzielimy na 3, bo 3 gramy to jedna kostka i to wychodzi 8,6, więc mamy 9 kostek. I powiem jeszcze jedną ciekawostkę, że jeżeli macie problem, moi kochani, z karaluchami, to bierzecie pół na pół proporcje proszek do pieczenia i cukier i jak położycie obok karaluszków, to padną jak muszki. Dobry patent. Nie wiem, nie testowałem, ale słyszałem, że naprawdę jest kotem w swej dziedzinie. A teraz przepraszcie się, jeżeli to zjecie, to tyle cukru jest w waszym organizmie. Hity o smaku kokosowym. I ile, moi kochani, tutaj mamy? To jest rzeczywiście największe opakowanie. A może i nie. 66 gramów na całe pakowanie, więc to dzielimy na 3 i mamy, że cukru będzie 22
kostki. Gdybym się naprawdę uparł, to myślę, że z tych kostek cukru ułożyłbym jeszcze większą postać niż rozmiar tych ciasteczek. Moi kochani, naprawdę tego jest dużo, ale to jest całe opakowanie 7 Days. Bardzo smaczne. Pamiętam, że zawsze babcia mi go dawała do szkoły i musiałem sobie smacznie jeść. Ile tutaj mamy? 3 kostki cukru. 3,3 dokładnie, bo z 10 to dzielimy. Niedużo, moi kochani, naprawdę niedużo, więc ułóżmy tęże wielką piramidę. 3 kostki cukru w croissant 7 Days. Dobra, bez zbędnego gadania, idziemy dalej. A teraz kubuś co nieco nadziany o smaku truskawkowo-jabłkowym. Może jaki ten batonik jest maluteńki. 48 gramów cukru, a to ma tylko 21 gramów, więc ja już wiem, bo poczyniłem obliczenia, że to będą 3 kostki cukru. Ale to opakowanie dużo nam nie zdradza o nim, więc może go odpakujmy i zobaczmy, jak on wygląda, bo jestem bardzo ciekaw. Nigdy takiego batonika nie widziałem. Franek nie jada takich. I tak, moi drodzy, to się plasuje. 3 kostki cukru, no prawie wypełniają długość tego ciasteczka. Chyba dosyć duże, jeżeli chodzi o tak maluteńki batonik. Lubi się nadzienie czekoladowe. Troszeczkę większe od poprzedniego. Już sprawdzamy. Producent wykazał się i mamy od razu na 30 gramów, bo właśnie taka jest gramatura tego produktu. 8,8 gramów, czyli to jest 2,9, czyli to jest 3 kostki. Pierwszy miś, drugi miś. Ten miś ma 3 kostki cukru, ten miś ma więcej. Tylko, że mnie nie da się na szczęście zjeść, a to nasze dzieciątka mogą jeść. No to co, od was zależy, czy tak, czy nie. Idziemy dalej. I teraz, ile mamy cukru w kremie mlecznym? Co to jest? Czekotubka. A to jest nawet, ja coś takiego jadałem kiedyś. Ja już wiem, że to będzie 9 kostek cukru, moi drodzy. 9 kostek cukru układam w takiej małej buteleczce. Dobra, zobaczmy na załączonym obrazku. Ale dużo cukru. Ale tak de facto jest go naprawdę dużo. Sami ocencie. Nim dwa śmiej żelki, żelki owocowe wzbogacone witaminami. Tak wyglądają, moi drodzy, ale czy nam będzie tak do śmiechu, to zaraz się okaże. A jak można tak w zasadzie ten cukier zastąpić? To przede wszystkim syrop z agawy, z klonu, miód, który ja cholernie ubóstwiam i mógłbym go jeść dosłownie godzinami. A także stevia, którą nie kupuję, ale może i zacznę. Dobrze, w 100 gramach tego produktu znajduje się 52,1 grama cukru. Więc to wynika, że to będzie 17 kostek cukru. Wow. Dobra, ułóżmy. I moi drodzy, mamy 17 kostek cukru jest w tym produkcie, czyli ponad połowę zjadamy samego cukru. Ja się kręcę. No, Oshi witamin cukierki z witaminą B6 i z witaminą B5. I uważajcie, moi drodzy, w 100 gramach tego produktu znajduje się 69,7 gramów cukru. Od razu mamy podane, że w 90 gramach, bo rzeczywiście tyle tutaj jest, 63 gramy. Ja już wiem i mogę wam powiedzieć, moi kochani, że w całości jemy 21 kostek cukru. Ale oczywiście, no nikt tego na raz nie zje, więc postanowiłem, tak jak wam przed sekundą wiem, że w jednym znajduje się praktycznie jedna kostka cukru bez delikatnego uchybienia, bo 2,3 grama, no to ile to jest? Widzicie sami, 0,7 mniej od jednej kostki cukru. Praktycznie synonimiczny produkt. 21 kostek cukru, aż nawet nie wiem, czy mnie nawet możecie dostrzec za tej piramidki. I tyle właśnie jest w całym opakowaniu tego cukiereczka. Dobra, ostatni produkt, przedostatni przed nami. I prawie na sam koniec przygotowałem coś hitowego pod względem tego, ile to ma cukru w sobie. Haribo Primavera. Moi kochani, w 100 gramach tego produktu znajduje się 77 gramów cukru. 26 kostek cukru znajduje się w tym produkcie Haribo Primavera. Moi drodzy, to jest naprawdę już szalenie dużo. I co, ostatni produkt się naprawdę mocno zdziwicie. I na sam koniec przygotowałem, tak jak wspomniałem wcześniej, coś bardzo specjalnego. I moi drodzy, to jest baton, który nazywa się Protein i zawiera on, no właśnie, zero. Więc możemy zamknąć ten cukier, już nam dzisiaj nie będzie potrzebny. Powiem wam tylko tyle, że ten
Batonik zawiera cukry naturalne, nie inne, 17 gramów i jest o wiele bardziej zdrowy niż te wszystkie, które za chwilkę Wam jeszcze raz pokażę. No i zastanawiałem się jeszcze nad jednym, jak taki baton może smakować. Zapłaciłem za niego ponad 6 zł, więc jest naprawdę, jeżeli chodzi o cenę, piekielnie drogi. Tak wygląda taki batonik, który jest no bardzo zdrowy. Ja tylko sobie kęsnę raz, by go skosztować, bo jestem naprawdę ciekawy, jak to może smakować. No i trochę jak takie tiramisu. Ale dobry. Bez syropu glukozowego, bez dodatku cukrów, naturalny ekstrakt z korzenia rzęszenia, naturalny błonnik z korzenia cykorii, inulina i przede wszystkim baton, który nie zawiera nic w sobie słodkiego. Naprawdę fajna rzecz, szkoda, że tyle kosztuje, bo nie każdy sobie może pozwolić na takiego batonika codziennie. No dobra, moi drodzy, zmierzajmy do teraz do podsumowania. Zobaczcie sobie jeszcze raz, kto dzisiaj miał najwięcej cukru i przede wszystkim, jak to w ogóle wyglądało. I jeszcze tylko dwa batoniki do tej kubki i zobaczcie sobie, moi drodzy, tak właśnie wygląda. Jakbyście to wszystko zjedli, to wszystko wylądowałoby w waszym organizmie. Oczywiście to nie jest do zjedzenia, no chyba że przez jakiegoś, nie wiem, maniaka słodyczy, to może by coś takiego pochłonął. Ja nie wiem, czy przez miesiąc bym tyle zjadł, ale jeżeli naprawdę bardzo lubicie słodkie, to spójrzcie na skład i zobaczcie, co w siebie ładujecie. Tyle kostek cukru i naprawdę w niektórych produktach tego cukru wydaje się, że jest o wiele za dużo. Ale pamiętajmy też o jeszcze jednej ważnej zasadzie, że cukier jest szalenie potrzebny naszemu organizmowi. Jest to także coś jako nagroda dla naszego organizmu, dla naszego mózgu, więc on jest fajny, ale w rozsądnych ilościach. Uzależnia prawie tak samo jak nasz kanał, więc jeżeli Wam się podobał dzisiejszy test, to wrzućcie łapkę w górę, subskrypcję, wpadnijcie na Face'a do nas i na Instagrama i na naszą grupę i wrzućcie też dzwoneczek, to będziecie wiedzieli, że cukier jest taki, a coś jest innego, a za tydzień i w sobotę i w środę nowe odcinki. Trzymajcie się, moi drodzy, do zobaczenia, cześć!